Walla od nich chce? Pewnie tego, co Eredin. Zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Klasyka. Dzień dobry wszystkim, gramy w Wiedźmina. To chyba ostatni odcinek, tak mi się wydaje, ale... Nie uprzedzajmy faktów. Zaraza. Trzęsienie ziemi? Musimy się spieszyć. Cholera! O kurwa! Schowamy się w ulicy po drugiej stronie. Chodź! A się gęsto porobiło. Ja wam dam koniunkcję. Tutaj tu się schowamy niby, kurwa, gdzie? Łap konia, zyskamy na czasie. Kurwa, nie! Nie to chciałem. Co to za kurwa potwory? Jak w balladach. To nie Ragnarok, jeszcze nie. Koniunkcja z... Oho, w kolei. Musimy się spieszyć, Geralt. Giganty. Trochę chaotycznie jest to tutaj zrobione. Zostało mało czasu. Lepiej by było, gdyby to było oskryptowane. Ale tak lepiej oskryptowane. No dobra. Już to przerabialiśmy kiedyś, nie? Tylko że z Keirą. Dawaj, jen. Ted Deireda, Deireat. Cholera! Avalach odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. O nie. Wrócę do ciebie z Ciri. Albo nie. Wiem. Agored! Deirgan Agored! Teraz, Geralt! Siup! A ona tu zamarznie. Nic mi nie jest. Idź już. I przekaż Avalochowi moje serdeczne pozdrowienia. No dobra, udało mi się wejść. Torgvalaha. Torgvalka. No i co ty, bucu?
niczego, kurwa. Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. O, on będzie walczył? Nie, nie będzie walczył. Nie wciągniesz mnie w pułapkę. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się myli. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego. Ja ci nie zaufałem wcale. Jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Ciri? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. A po co? A po co masz to iść? Po cholernie. Ale nie białe zimno. A, pokonać białe zimno, tak? Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Nas? W sensie tylko ciebie nie? Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Nie musisz się poświęcać. Nie musisz się poświęcać. Mylisz się. Białe zimno w końcu nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim. A wszelkie życie zginie. Aj. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. Oj, ty uważaj sobie. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Nie, to była cały czas moja historia. Ale... kurwa... Nie mogę. Muszę spróbować. Ze względu na ciebie, Yentris, wszystkich. Trzymaj kciuki. Co to już koniec, kurwa, Ciri? A czym jest tak naprawdę białe zimno? Mogłaś chociaż czapkę ubrać, kurwa, jak idziesz do tego białego zimna. Zabawa śnieżkami. Coś jeszcze ci się przypomni? Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Czy to są były decyzje, które dobre podjąłem, czy nie. Ale głośno. I skończyło się białe zimno.
ów. Nilfgaard! Nilfgaard! Dawaj te słońce, Nilfgaardzie! Idę, jestem Niedźminem, halo, dzień dobry! Kto tam? Haha, pamiętam cię. Proszę za mną. Proszę za mną, proszę spierdalaj. Oszaleli, teraz nie ludzi będą palić. Panie kapitanie. No, nie biegać mi. Delegacja z Nowigradu jest o pół dnia drogi stąd. Pośpieszyli się. Wracaj na posterunek. Tak jest. Szambelan Emhyra. Przejście na zasłużony odpoczynek, czy od razu do Dardua? Neschenesgwyn. Co mam się spowiadać przed kurwa Emhyrem? Van Emreichem? Emreichem? Nie, nie pamiętam jak on ma. Emhyr van Emerek. Kurwa! Biały kurwa płomień tańczący na kurhanach swoich wrogów, czy coś. Everek. Dość. Wiedźmin. Mów. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, by kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy. Jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Po wojnie jest dużo roboty. Po wojnie zawsze jest dużo pracy dla Wiedźmina. Pojadę na wschód, a może na północ. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Nie wypadłeś za dobrze w roli ojca. Nie wypadłeś za dobrze w roli ojca. Ciri uważała cię za zagrożenie. Jeśli nawet chciałaby ci coś przekazać, nie sądzę, żebyś chciał to zapamiętać jako jej ostatnie słowa do ciebie. Rozumiem. Przynajmniej nie skłamałem, aby wyczuł moje kłamstwo. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko. Ale możesz odejść. To jak nie wszystko, no to... Wiedźminie. Nie chcę was... Nie chcę cię więcej widzieć. Vice versa. No i co teraz, moi drodzy? Co teraz? Temeria, droga do wyzimy. Pieczony prosiak nabity na odbyt. Wieśniak. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Damy radę! Haha, już ci, że damy radę! Peczułki, owszem, są spore, ale zaraz ujmiemy im wagi! Znowu idą zmiany. Tak, prawdę mówicie. Nilfgaardczyki się wycofują, a zdawałoby się, że nic ich stąd nie ruszy. Grunt, że zostawili wino. Wino najważniejsze. Na pewno nie potrzebujecie pomocy jeździ. Jakie pomocy. Ładne kolory. Damy sobie radę. A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać. W dawnym obozie nilfgaardzkim. Bywajcie. Z kim, kurwa? Płotka. Dalej, płotka, dalej.
No Velen to jest jakby kwintesencja Wiedźmina, tak na dobrą sprawę. Skellige nie, ponieważ Skellige jest powtórzeniem schematu, który już był w Skyrim, no i jakby no nie robi to roboty, no to powoduje, że mamy jakby powtórkę z rozrywki. Natomiast Velen... Nie było czegoś jak Velen tak naprawdę w grach. Czy może było, może się mylę, ale nie przypominam sobie, żeby na taką skalę. Krzywuchowe moczary, to wszystko... Z kim ty się kurwa masz tam spotkać w Wiedźminie? Gdzie, we Wrońcach? Nie. No jest to też jakby nawiązanie takie patriotyczne do Polski, no to powoduje, że od razu się inaczej na to patrzy, nie? No dobra, kimkolwiek jesteś, chodź tu. Się spotkaj ze mną. Mistrz Ort. Mistrz Ort, okej. Nie. Coś go musiało zatrzymać. Ciekawe co. Pomedytuję sobie. Spóźniliście się. Wojacy. Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki... Tak jak miał Wesemir, tak? ...i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźmin. Znam waszą renomę, mistrzu Ort. I nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Zirael. Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Cyk. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Może nawet się ostrzygę. Powodzenia na szlaku, niech cię szlak trafi. A wypierdalać mi z tymi mieczami, kurwa, wyrzuć. Gdzie ta Zirael? What? Ojej. Chyba, że jakiś inny jeszcze Zirael dostałem. Coś mi tu, kurwa, nie pasuje. Nie no, kurwa, to nie jest Zirael. No chuj, dobra, mam Zirael, która nie jest, kurwa, najlepszym mieczem chyba. Jest tu drogowskaz tam na dole, dobra. Ale ładnie, co? Dobra, jebać was. Gdyby nie my, czarni by tu kamieniem siedzieli do Julea. Z kim w karczmie mam się spotkać? No pewnie to Ciri, prawda? No tak. Nie, to musi być Ciri, nie Yennefer. Zirael. To jest Ciri. Załatwione? Tak. A ma jakąś inną fryzurę. Śmiesznie w kapturze wygląda.
Nie mam pojęcia. No już jest, nie, dobra, ma normalną fryzurę, taką jak poza zawsze. Poza tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Czyli dalej są wiedźminami, Ciri i Geralt. Zajebiście, wróciła. Ej, a jeżeli to by się okazało... Jest twój. Ej, właśnie mnie przyszły ciary, kurwa, takie totalne. Że jej nie ma. Rozumiecie, że Geralt tylko ze wspomnieniem siedzi. Wiedźmiński miecz. I że jej tak naprawdę nie ma. Wow, cudo. Taki nie happy end, kurwa, jakbym się popłakał, kurwa. Niedługo będziesz miała dość okazji, wiedźminko. Jezu, jakie to by było druzgocące. No, to trzeba go wypróbować. Kurwa mać. Jezu, serio, naprawdę sobie to wyobraziłem w tej chwili, to... Wow. Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem najeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radovida, królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanią. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr Far-Emrace przystał na restytucję ich królestwa na prawach lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. No i prawidłowo. Tak, dzięki zwycięstwu Nilfgaardu, Temerczycy odzyskali swój kraj. A historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać winę. Rozprawiwszy się z Radovidem, Emhyr Far-Emrace rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Z kim? Kto to? Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Okay. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. A dzieciaki, kurwa, kijami. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. No dzięki proszę. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił. No, czyli tak jak było ze Szwecją, Norwegią i tak dalej. Cirilla Fiona Elenrianon, dziedziczka nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem o wyczynach popielatowłosej wiedźminki głośno było od Jarugi po góry Kowiru. Mogliby zrobić Wiedźmina czwórkę, ale z nią... Podczas gdy przesuwali granice, Geralt i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Życie, w którym ona sobie perfumuje cycki. W spacerach i długich rozmowach śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może... Ale oboje nie pragnęli niczego bardziej. Ale jest i jednorożec, jest i szkielet. Niby happy end, niby happy end. Oparte jest na twórczości Andrzeja Sapkowskiego, który zażądał 30 milionów złotych za nią. No i bardzo dobrze w sumie. No dobra, to możemy pominąć. Adam Badowski, no to tak wiadomo. Jeszcze będzie Maciej Iwiński, nie? Dobra, słuchajcie, no spoko, nawet ta gra była takie 7 na 10 mocne, powiem wam, nie była to jak, nie jest to wybitna gra, kogo ja troluję, kurwa, nie no kurwa, no jest to gra 10 na 10 cały czas, to jest, ma jakieś fuck upy, ma niedoskonałości, ale to też charakteryzuje, kurwa, perfekcyjną grę właśnie, że ma niedoskonałości, że perfekcyjne gry, takie topowe dziesiątki, to ktoś przeprowadził kiedyś taką analizę, że gry, które dostają 9 plus na 10, później okazują się o wiele lepszymi grami niż te, które dostały 10 na 10 w danym momencie. Bo to odpowiada czasom, w którym ta gra wychodzi. No w tej chwili, no wiadomo, że ten Geralt się zestarzeje, ten Wiedźmin się zestarzeje za jakieś 3 lata, ale mimo wszystko i tak jest zajebisty. Historia Geralta już się zakończyła, może jednak dalej podróżować po świecie, blablabla. Właśnie. No dobrze, słuchajcie. Kończymy z Wiedźminem.
Wiem, nowa gra plus, bla. Kończymy z Wiedźminem. Na razie sobie robimy dłuższą przerwę pomiędzy Wiedźminem a dodatkami do Wiedźmina, bo w dodatki też zagramy, czyli w Krew i Wino oraz w Serca z Kamienia. Chyba bardziej mi się nawet Serca z Kamienia podobały, szczerze mówiąc. Mimo że Krew i Wino była bardziej rozbudowana, to Serca z Kamienia miały jakiś taki czar. No ale do tego, jak mówiłem, wrócimy dopiero po jakimś czasie. A na razie dziękuję bardzo, ile ten odcinek trwał. Kurwa, tylko 27 minut. No słuchajcie, bardzo mi przykro, macie dzisiaj 27-minutowy odcinek. Na pewno jeszcze i tak został skrócony przez Matiego. Dobra, słuchajcie, na razie trzymajcie się. Dzięki, że byliście w tym chyba najdłuższym cyklu na tym kanale. Na razie.